Moi drodzy, zaczynamy z takiego miejsca. Patrzcie, co się dzieje. Okłamałeś mnie. Serafia mnie zaczepiła, więc no nie mam wyboru. A nie rozumiem. Tak, Derek żyje. To więcej, kręcisz się niedaleko miasta. Ty już uście, zapłacisz mi za to, zapewniam. Wystraszyłeś się go, co? Kupiłeś od niego ten jego tandetny pierścionek, na pewno. Ale wiesz co? Znalazłam kogoś, kto dokończy tę robotę za ciebie. A gdy już ją dokończy, to kto wie, może zajmie się także tobą. Ktoś musi pracować. Jakoś udało mi się zdobyć te robocze ubranie kowala. Zrobimy tak. Przybierz się, zrobisz nonszalancką minę i wejdziesz na okręt. Tak zgłosi się do niejakiego Sakardo. Weźmiesz narzędzie, zajmiesz się jakąś nikomu niepotrzebną, ale wzbudzającą zaufanie robotą. Ja w tym czasie dowiem się, co dalej zamierza Greg. Jesteś wspaniały we wpakowywaniu mnie w kłopoty. Pozdrowienia dla Grega. Steve dostał możliwość dołączenia do załogi. Reszta zależy od niego. To sprytny chłopak, poradzi sobie. Przy najbliższej okazji sprawdzić, jak się tam miewa. Chciałbym, żebyś teraz porozmawiał z Henrym. Nie ukrywam, że mamy braki w załodze. Z Henrym pogadać, tak? Przy okazji, moi drodzy, jesteśmy tutaj jeszcze u piratów, więc u Garetha. Chętnie sobie odkupię Motlow. Co tu jeszcze mamy? Buteleczkę grogu, buteleczkę rumu. Sobie po jednej tego i tego jeszcze. I myślę, że z dwa śledziki. Bo może się to przydać. Jak pamiętam, opowiadał nam historię pewien ziomek. Pewien NPC. Czemu ja ich nazywam ziomkami? Czy ty nie... Czy ty te bełty nosisz, bo co? Cóż, nie wyglądasz mi na wybornego strzelca. Jak wygląda wyborny strzelec i myśliwy? Masz rację, takie wywody nie mają teraz sensu. Ale wiesz, pokażę ci parę moich sztuczek. Kuśnictwo plus 5. Greg polecił mi porozmawiać z tobą o uzupełnieniu załogi. Sam widzisz, jak to wygląda. Jednak czy sądzisz, że w tym portowym mieście znajdziemy ludzi chętnych i godnych miana pirata? Wątpię. Jest ktoś, z kim jednak porozmawiam na ten temat. Przy okazji, moi drodzy, sprzedajmy tutaj troszkę srebra Halvorowi. Kolejne pieniążki nam wpadły. Bardzo fajna sprawa. No dobrze, moi drodzy, mamy tutaj pierwszego probably kandydata na pirata. Zaryzykuję, zapytam wprost. Piraci potrzebują nowych ludzi do załogi. Zainteresowany? Wiedziałem, czułem, że piraci są tu gdzieś niedaleko. O tym jednym wie wielu ludzi, ale pozostali? Szczególnie poznasz tylko wtedy, gdy uzyskam odpowiedź. Jasne, że tak. Ja i Rodrik kiedyś daliśmy ci już do zrozumienia. Z nim sam porozmawiam. Powiem o tobie, o was, komu trzeba. W stosownym momencie ktoś na pewno się z wami skontaktuje. Czy wypadałoby jeszcze pogadać chyba z Montim? Nie, nie z Montim, ten drugi. Hej. Rodrik. Podobno chciałeś opuścić wyspę za wszelką cenę. Piraci potrzebują nowych ludzi do załogi, zainteresowany? Piraci, czyli jednak pogłoski okazują się prawdą. Ja w to wchodzę. Myślę, że Lake byłby zainteresowany. Z nim już rozmawiałem na ten temat, on też w to wchodzi. Piraci mają swój okręt, wszystko jest pod kontrolą. Skoro jesteś zainteresowany, to właściwa osoba usłyszy na twój temat same dobre rzeczy. Nie róbcie tu głupstw i czekajcie na kontakt. No dobra. To było przecież jasne. No dobra, moi drodzy. Teraz pogadamy sobie z Shratem. Proszę bardzo, łyknij grogu, opowiadaj dalej. Chyba, ale dobre. No tak, na czym to ja... No tak, pustoszała. Zanim jednak opustoszała na dobre, pojawił się Stone, unikający się pod ciężarem stali i swoich narzędzi. Mówię ci, gdy miał dosyć siły, zapewne taszczyłby swoje kowadło. Gdy miał... Oznajmił, że Paladynu na pewno przyda się dobry kowal. Oferta amnestii jest nie do pogardzenia. Potem widziałem, jak z plaży ewakuuje jego ostatnia łódź. Gdy okno odpłynął, zapadła cisza. Nie tylko w opustoszałym obozie, ale i w lesie, wszędzie. Nedbech stał się dalej nieporuszony, nieobecny, a wśród pustych chat pozostał tylko Gorhanis i ja. Dlaczego wtedy nie odszedłeś?
Niby dokąd. Do kolejnej dyscypliny nakazów i zakazów? Jestem jak liść na wietrze, wolny i niesiony pod muchami losu. Teraz przywiało mnie tutaj. Bogowie, o ile istnieją, zadecydują, co dalej ze mną będzie. Albo ja sam. Dziękuję za poczęstunek, przyjacielu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wspominamy dawne czasy. No i proszę bardzo. Czyli brakowało mi tylko grogu do tej rozmowy. No dobrze, moi drodzy. Czas na trening zręczności. Dodam sobie plus 5. Plus 5. No i moi drodzy, mamy już 30 punktów z tym, a tym samym możemy sobie założyć łuk Bospera 35 obrażeń. Myślę, że dobry początek już mamy. No dobra, moi drodzy, jestem koło Henry'ego, sprawdźmy. Znalazłem dwóch chętnych do załogi. Kto to? Dwóch robotników z portu, Lake i Roderick. Sądzisz, że się nadają? Nie bierzemy byle kogo, znam ich od dawna. Nie są to zapewne wybitni wojownicy, ale to cieśli okrętowi, nawykli do ciężkiej pracy i dyscypliny. Ponadto bardzo się podekscytowali, nie mają niczego do stracenia. Dobra, zobaczymy, co z nich będzie. Wstępnie się zgadzam. We właściwym momencie dostarczymy im broń i ubrania, a potem zajmie się ich szkoleniem. Henry nie wyglądał na zachwyconego nowymi członkami załogi, ale ostatecznie zgodził się ich przyjąć, wyposażyć i wyszkolić. No dobra. Ale co dalej z tym wątkiem, moi drodzy? Pogadać jeszcze muszę chyba z Gregiem, czy pójść może do naszego kowala, który tam szpieguje? Hej, ty. Greg? Znalazłem nowych ludzi do załogi. To dobrze. Wiesz, wciąż nie jest nas zbyt wielu. Co będzie, jeśli w walce poniesiemy kolejne straty? To jednak duży okręt. Mam zamiar zabrać na okręt pewnych ludzi. Co? Kogo? To wykluczone. Na jednym pogładzie piraci i zabierzemy tylko grupkę zwiadowców i może paru ludzi z miasta. Jakich znowu zwiadowców? Należy do nich. To ludzie z kontynentu, którzy za złoto podejmują się wykonywania różnych zleceń. Nie zapominaj, że jesteśmy wyjęci spod prawa. Nie zapominaj, że jestem tu gubernatorem. Ty, gubernatorem Corinis? Czego jeszcze o tobie nie wiem? Wielu rzeczy, dlatego jestem w stanie zapewnić tobie i twoim ludziom bezpieczne opuszczenie miasta na tym okręcie, tak? A co potem? Razem popłyniemy tylko do miejsca, gdzie cumuje Esmeralda. Tam przyniosę wszystkich cywilów i zwiadowców na swój okręt i odpłynę na kontynent. Ty zaś popłyniesz swoją drogą. Nikt nie będzie cię ścigał. A przejście przez port na nabrzeże? Powiadamy kogo trzeba, że jesteście po naszej stronie, bez obaw. Dobra, brzmi rozsądnie. Jeden warunek, żadnych paladynów na pokładzie. Dobra, żadnych paladynów. Na tej rozmowie musiało w końcu dojść. Osiągnąłem co chciałem, ale muszę potwierdzić nietykalność piratów na obszarze Corinis. Sprawdźmy, no i jak? Na razie w porządku, idzie mi całkiem nieźle. Myślę, że tak prędko się nie zorientują. Steve wkręcił się po myśli do załogi okrętu Mrocznego Zakonu. No i dobra, moi drodzy, jestem tutaj znowu, po lewej stronie jednak. Mówię, zobaczę co z tym Derekiem. Nasz mały sekret z przeszłości przestał być sekretem. I ta mała wężyca wynajęła kogoś, by cię zlikwidował, a potem zapewnie mnie. Zawsze wiedziałem, że to głupia baba, ale żeby aż tak głupia, by ci o tym powiedzieć? Wiedzę, że będę musiał pojawić się w mieście szybciej niż myślałem. Widzę. Co zamierzasz zrobić? W tym mieście jest co najmniej o dwie osoby za dużo. Dwie? Cezem trzeba uprzedzić atak własnym, niespodziewanym ciosem. To jakiś koszmar. Derek nie wygląda na kogoś, kto widzi większą różnicę pomiędzy 2 a 5. Chyba pora na rozmowę z innym fachowcem. Dobrze, moi drodzy, jestem obok Simona. Nie pracujesz czasem nad nowym zleceniem? Nie masz czasu, czasem własnych spraw do załatwienia? Serafia, znasz to imię, prawda? Mów dalej. Derek, to on jest celem, prawda? Do czego zmierzasz? Garkotłuk z oberży zleca likwidację niewiernego kochanka, do tego zbiegłego więźnia. Od kiedy interesują cię takie sprawy? Nie wiem, czy ten Garkotłuk dokładnie weźmie, czy kogo ma zlikwidować. O ile dobrze zrozumiałem, ty potrafisz mi to dokładnie wyjaśnić. Derek to płatny zabójca, tak jak ty. Bezwzględny, niebezpieczny, prawa ręka Gomeza od takich spraw, którymi nie chcieli się zajmować inni. Gomez nie żyje, a on przetrwał wszystko.
Chcesz mnie przestraszyć? Tylko ostrzec. Znam go, rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Ponadto on już wie o wszystkim. O mnie, tak? Też. To, co Serafia mówi o nim, to prawda? Nie, kiedyś poprosiła mnie o to samo. Okazało się, że stworzyła tylko chwytającą za serce historyjkę. Rozumiem. Dziękuję za tę informację, a teraz wybacz, jestem nieco zajęty. Ta rozmowa z Simonem nie wniosła za wiele. Chyba, że to ja niewiele z niej zrozumiałem. Chyba poczekam na rozwój wypadków. Przy okazji, moi drodzy, patrzcie, kto tu jest. Gerbrand, ty gnido. Przeszednie bym ci przyłożył. Już więcej nie użyję swoich brudnych sztuczek. Nie ma przy tobie wpływowych ludzi. I teraz to ty zostaniesz portowym szczurem szukającym bezpiecznej nory. Postaram się o to, bądź pewien. Wiesz, Gerbrand, szczury są bardzo odporne na wszelką zarazę. Dlatego potrafią w stadzie być bardziej niebezpieczne. Czemu nikt mnie nie słucha? Ech, ty dranią, Gerbrand. Spróbujmy go kurczę okraść. O, udało się, srebrny pierścień. No proszę bardzo. Przemyślałem sobie wszystko, przejrzałem dziennik i doszedłem do wniosku, że trzeba jednak iść dalej, bo już no, nic raczej nie zrobię. Byłem u wszystkich postaci, z którymi mogłem pogadać. No i póki co nic więcej mi nie ruszy raczej. Tak jak mówię, no, wstępu do Górnego Miasta jeszcze nie mam, tym bardziej do... No, oczywiście do... Trzeba się na razie tutaj pobawić i poeksplorować troszkę świata. Może też znaleźć jakieś nowe questy. No dobra, niech będzie. Skóra, jak i mięsko. Mięsa oczywiście nam się przydadzą, bo musimy ich strasznie dużo zebrać. Tu mamy jeszcze jednego wilczka. No chodź, chodź, wilczku. Musimy jakoś tu kurcze levele wbijać. No, eleganckie, to ja rozumiem. Zapisujemy i lecimy, moi drodzy, dalej. Nagrywa się, nagrywa, wszystko jest chyba ok. Z góry przepraszam, że jest tak ciemno, ale no, nie przespałem się niestety i no, musimy tak sobie troszkę pobiegać w takich ciemnościach. O, chrząszcze są, na szczęście. Parszywy gady. Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. No jakby to dziewczyny powiedziały z poprzedniej jaskini. Pyk, 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 pyk. Dobrze, mięsko się przyda jak najbardziej. Czy ktoś tu jest? Hello, hello. Hello. Martin, proszę bardzo. Korinis, miasto moje, a w nim nędza, strach i przerażenie. Witaj, bracie pierścienia. Witaj, Martinie, masz rację, nie poznaję tego miejsca, gdzie każdy z obawą ogląda się za siebie. Nie miałem siły, by na to patrzeć. Dziwo się zawieść, a może po prostu chęć przeżycia skłania ludzi do różnych zachowań i czynów. Ukrywasz się? Nie, ale czerń pancerzy i złowieszczy szczęk broni mrocznych wojowników spadł na wyspę niczym wielka gradowa chmura. Poczekam tu na dalszy rozwój sytuacji. A przewidujesz jakiś? To ty mi powiedz, bracie. Wykorzystanie z teleportu jest bezpieczne? Nie radzę tego robić, dopóki nie dowiesz się, co sądzą o tym magowie wody. Nie znam się na magii, ale podobno zaburzenia równowagi magicznej są ogromne. Rozumiem, poczekam na ich opinię. Kavlorn przysyła pozdrowienia. Co z nim? Opuścił miasto? Nie, polecił mi sprawdzić, co z pozostałymi członkami Wodnego Kręgu. Powinien jak najszybciej uciekać. Baltram i Iglerio także. Jeśli ich teraz dopadną, mrocznie pojmani Miksira trzymają go w porcie. To zmienia postać rzeczy. Tyle, że ta sprzedajna chłota przy bramie już mnie tam teraz nie wpuści. Coś wymyślimy. Na razie czekaj tu na wiadomość, co postanowiliśmy zrobić dalej. Bądź ostrożny, bracie pierścienia. Handlujesz czymś? W ostatniej chwili udało mi się coś zabrać z magazynu.
Morgenstern, miecze, jakaś kusza, zwoje, pierścień magii, okej. Okay. Powiedz mi... Bracia pierścienia. Martin ukrywa się, z trudem wydostał się z miasta, a powrót na razie uniemożliwiają strażnicy bram. No dobra, tu jest oczywiście pusty kufer. Z teleportów mamy nie korzystać, ale sprawdźmy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra, powiedzmy, teleport działa, ale dla bezpieczeństwa posłuchajmy się oczywiście tutaj Martina i nie używajmy teleportu, dopóki nie powiedzą nam o tym nic więcej magowie. No, lepiej, no, nie róbmy tutaj inaczej, jak jest oczywiście tutaj nam powiedziane. Czyli tradycyjnie raczej powinniśmy iść po prostu dalej ścieżką, jeżeli chcemy się tutaj kawałek dalej przedostać i tyle. I moi drodzy, to tyle. Dobra, co my tu mamy? Troszkę ziółek jeszcze. No dobrze. Jak sami widzicie, ten odcinek jest dosyć taki, no, pocięty, posklejany, można powiedzieć. No ale oczywiście to jest taka modyfikacja, gdzie trzeba naprawdę dużo chodzić i rozmawiać z NPC-tami. Od jednego do drugiego i tak dalej. Więc no, darowałem wam to i po prostu wycinam takie momenty, żeby was tam nie zanudzić, nie? Wiadomo. Dobrze, mamy tutaj kolejne mięsko, kolejna skóra. Przepraszam niestety, że jest noc. Ale mam nadzieję, że tutaj na farmie Akila się będziemy mogli przespać. No. Elegancko. O, tu jeszcze mamy roślineczkę, oczywiście, że zabieramy. A swoją drogą ciekawe co jest tutaj w... A, nie mam niestety pochodni. Zapaliłbym chyba pochodnie chętnie. Czy tam są... Polne bestie? Tu na pewno jest olbrzymi szczur. No dziwo, nic mi tutaj nie zaznacza. O dziwo, nic mi tu nie zaznacza, żeby tutaj coś było. Nie, są polne bestie, dobra. Na razie nie chcę się męczyć z polnymi bestiami. Tą kartynkę sobie na razie odpuszczę, ale oczywiście ją też później sobie tam zwiedzimy. Proszę bardzo, szczurki już tutaj nie mają z nami szans, oczywiście dzięki łukowi. Kolejny szczawy królewski, ognisty ziele, roślina lecznicza. Kotlinkę zwiedzimy na pewno, tylko raczej w dzień. Nie będę was tutaj po nocy męczył. A tu jeszcze na tej głównej ścieżce coś tam mniej więcej widać. Więc nie jest tak źle. Najważniejsze to tylko, moi drodzy, dostać się na farmę chociaż. No dobra, musiałem na chwilę zrobić małe cięcie jeszcze. Już jestem. Weźmiemy sobie tak, kule ognia rzucimy dwie. Nie, łukiem bardzo mało mu robię, ale spróbujemy go, kurczę, tutaj dobić tradycyjną metodą, czyli broń, i szybko atakować, żeby on nie zdążył nas zaatakować. Topór drwala, kolejny topór drwala, bo oczywiście to tak się tubluje tym goblinom. Wymagana siła 50, bardzo ładnie. No, nie bezużyłem dwa zwoje kuli ognia. Ale mam nadzieję, że to było warte. Ewentualnie mogłem się pomęczyć troszkę i z nim powalczyć po prostu bronią. Ale trudno. Dobra, i na pierwszy rzut pójdziemy oczywiście tutaj na farmę. Tylko jeszcze sprawdzę tutaj. No właśnie, tu są, widzę, znowu szczurki, więc sobie je zabijemy.
Co tego, pewnie tam dalej będą te ścierwojady i też pewnie polne bestie. Ale nie będę tego robił w nocy, nie będę tego wybijał w nocy. Bo zbieramy się tutaj co nieco i zobaczymy co tutaj się kurczę na farmie dzieje. No, grzybki oczywiście zbieramy. Dobra. Tu jeszcze parę roślinek. Ciekawe właśnie to jest co z mostem, czy na moście stoją bandyci. Ale pewnie nie. No, na farmie widzę no dosyć pusto. Halo, halo, Erast. Nadal w branży? No cóż, nie pokazuje się już Olobarta, ale na tej farmie też da się zarobić na chleb. Nasza siedziba w górnym mieście. Nawet mi o tym nie wspominaj. Dobrze, że zakon zabrał nam tylko dom, a nie życie. Jeszcze tam wrócimy. Pokaż mi swoje towary. Miotła, proszę bardzo. Jak pamiętacie, miotła potrzebowałem, żeby oddać. To był taki quest, który nie jest w dzienniku oczywiście. Tutaj warto o tym wspomnieć. Pani od porządków tutaj interesowała się nowym miotełką. O dziwo, to jest taka miotła, którą można używać jako broni. Ale mam nadzieję, że o to chodziło. Dwa chlebki, proszę bardzo. Kuferek, troszkę jedzonka. Przyśpijmy się do rana, moi drodzy, nie będę was tutaj męczył nocą. No widzę, że tutaj ekipa pracuje. Ekipa tutaj sobie pracuje, zobaczmy, Telbor. Dajecie radę? Pewnie, od tego jesteśmy. Wszędzie jest lepiej niż w tamtej bandyckiej kopalni. Nawet z braćmi idzie jakoś wytrzymać. Skoro tak mówisz, raz jeszcze dziękuję za ratunek. Nie ma sprawy, trzymaj się. Hej, ty. Jak leci? Normalnie, robota ciągle ta sama. Idź zanim znowu narobisz jakichś kłopotów. Przecież widzę, że cię coś trapi. Skoro musisz wiedzieć, to mamy już dość zabijania w pojedynkę tych hord potworów z lasu. Gdyby tylko ten cholerny Egil nie uciekał na widok najmniejszego robaczka, ta sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Cholera, jak on mnie denerwuje. Gdzie znowu czeka mnie sporo niezłej zabawy. No, a raczej tutaj nie będziemy ich kłócić znowu. Co słychać? Jakoś dajemy radę w porównaniu z tamtą przeklętą kopalnią. Mamy tu nie lada luksus. Gdyby jeszcze bracia nieco się uspokoili, ale nie ma co wymagać za wiele. Pozytywne nastawienie i tak trzymać. Raz jeszcze dziękuję za ratunek. Żaden problem. Hej. Co słychać? Jakoś się żyje, ale... Ciągle mamy problemy z tymi cholernymi potworami z lasu. Ja oczywiście muszę zajmować się nimi wszystkimi sam. Enim ucieka nawet wtedy, gdy zza krzaka wyłoni się chrząszcz, a co tu dopiero mówić o groźniejszych stworach. Nie wiem, na ile starczy mi jeszcze sił. Porozmawiam z nim. Bardzo dobrze, przekaż mu dokładnie to, co powiedziałem. Gdyby znowu była ta kłótnia między nimi? Hej! Egil powiedział... Nie interesuje mnie, co powiedział ci mój brat. Już raz skorzystaliśmy z twojego pośrednictwa i co z tego wynikło. Zajmij się swoimi sprawami i tyle. Hej, ty! Okej, czy sprawa została po prostu tak... Niby taki, wiecie... O, może najbardziej te zadania takie mini. Ale nie. Jakie są... Jak się mają sprawy na farmie? Zostaliśmy do reszty zniewoleni, od co? Nawet nikt nas nie zapytał o zdanie. A konkretniej? Niemal wszystko, co wyprodukujemy, musi zostać natychmiast przekazane do miasta. Możemy zostawić sobie tylko tyle, byśmy nie pomarli z głodu. Tak, nie wygląda to za dobrze. Naprawdę, dziwi się, że moi pracownicy jeszcze nie pouciekali do lasu. Obiecuję, że postaram się wam jakoś pomóc. Musiałbyś chyba powyżynać tych wszystkich sługusów ciemności. Cóż, jeśli nie znajdę innego wyjścia, żart na bok, sprawa jest naprawdę poważna. Jak się utrzymacie? Nie jest za łatwo, ale przetrzymamy to. Jesteś kobietą, a widzę u ciebie więcej hartu ducha niż u większości mężczyzn. Jestem pod wrażeniem. Chłopcy pracują, a ja staram się ich resztką możliwości nakarmić oraz podtrzymać na duchu. Ktoś przecież musi. Daję słowo, że to wszystko wkrótce odmienię. Też mam taką nadzieję. Randolph.
Co u ciebie, Randolph? Ach, dziękuję, czuję się znacznie lepiej. Mogę pracować, nie ma co narzekać. Nie pijesz już? Na szczęście, tamtego czasu nie i oby tak zostało do końca życia. Nie masz pojęcia, co to prawdziwy nauk. Cóż, masz rację, powodzenia, dziękuję nawzajem. Jest i zamit. Widzę, że nadal ciężko pracujesz. Najcięższą pracą jest myślenie, dlatego tak niewielu ją podejmuję. To prawda. Staraj się być mądrzejszym od innych, ale nie mów im tego. Wiem coś o tym i zawsze wpadam przez to w tarapaty. To co, pojedynek? Zastanowię się nad tym. Zagadki zamita, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Sorry do to cięcie, ale kurczę... No, jeśli ktoś ogląda live, to wie. Często się, kurczę, kręci pies. Otwiera drzwi, zamyka, otwiera, zamyka. No, zamykać to nie zamyka, ale otwiera drzwi. Ja, kurczę, muszę zamykać te drzwi i wiadomo... Troszkę to denerwuje. No ale dobra, zobaczmy tą zagadkę jego. Nie jestem gotów rozwiązać twoją zagadkę. Nie powinno ci zająć dłużej niż minutę. Dodam tylko, że znowu znalazłem coś ciekawego na skraju lasu. Pewien farmer ma tyle samo sióstr, co i braci. A jego siostra ma o połowę mniej sióstr niż braci. Jak liczne jest to rodzeństwo? Trzy siostry, czterech braci. Dobrze mówię? Tak. No, jestem pod wrażeniem, przyznaję. To nie było trudne, faktycznie. Słowo się rzekło. Oto twoja nagroda. Znalazłem całkiem solidną broń w lesie. Ciekawe, co stało się z nieszczęśnikiem, który jej wcześniej używał. No nic, poczyściłem i jest jak nowa. Wiesz, powiadają czasem, siła jest skuteczniejszą ozdobą mądrości. Reum Bicere, patrzcie, 70 obrażeń. Pounds of damage, my friend. Pounds of damage, nice, nice. Dobra. Udało się. No i co, moi drodzy? Zobaczymy jeszcze tutaj w lesie, co się dzieje. Ciekawi mnie tamta jaskinia właśnie. Tamta jaskinia mnie ciekawi. Co tu mamy w ogóle? Dzik? Oprócz dzika jeszcze coś tam jest. Pantery. Patrzcie, pantery są w... mrocznym lesie, czyli no, przeciwnicy tacy bardziej wymagający. Wolne bestie oczywiście nie są jakieś pro elo. Myślę sobie, te polne bestie troszkę spróbujemy powybijać. I ciekawi mnie właśnie, co jest w jaskini, co byli bandyci, wiecie, tam dalej. O, właśnie, co są ścierwojady. Spróbujmy tutaj wolną bestię zwabić, chodź. Jest, udało się jedną. Pojedynczo myślę, że damy radę. Ścierwojady, jestem ciekawy, jak będę z tego łuku nawijał. Elegancko. Come on, motherfucker! Dawaj, do mnie tutaj, cwaniaczku. Ajajaj, dostałem. Kurde, no, z kubańcem mimo wszystko, no... Cholery się bronią. Jak z łuku sprawa wygląda? No z łuku... Z łuku będzie ciężko raczej zabić polną bestię. Co za cholery jasne, no. Tak nie może być. Polne bestie mnie zabijają, moi drodzy, no. To się ostro za trening wziąć.
trenować walkę z polnymi bestiami. No, tak miało być, moi drodzy. Zero damage'u, run, normalnie. Dobra, dawaj kolejnego cwaniaka tutaj. Tam jeszcze pantera jest, cholera. I trzeba uważać, żeby jej czasami nie spulować. Ale ona śpi, więc nie powinna być tutaj problemem. Nice. Zobaczmy dalej. Nie będzie wypadało już pomału kończyć niebawem. To rozumiem. Dawaj jeszcze tamtego. Przepraszam. Tam oczywiście są pantery i dziki, więc tam też jest trochę stypa. Kurde, to rozumiem, zero damage'u, takie podejście to ja rozumiem. Sprawdzimy jeszcze tą jaskinię i myślę, że dalej w kierunku Martwej Harpii, jak i sprawdzimy most, w kolejnym odcinku raczej już na spokojnie. Zobaczmy jeszcze... Dobra, Czerwojady padają na dwa strzały. Ale wolałbym nie tracić tyle aż punktów życia. Oszczędzajmy. Kolejne bagienne ziele. Smoke weed. Everyday. Yo. Więc spróbujmy tutaj w miarę pojedynczo wywabić tutaj tego cwaniaczka. No chodź. Jak mnie uderzył? Co to było w ogóle? Nie zgadzam się, że on mnie uderzył. Moi drodzy, to było oszukane. Zjemy sobie rybkę. No i elegancio, zapiszmy. Kolejny dziób. A kto widział dziób, a jak wygląda dziób? Komu w końcu się uda choć powiedzieć na zup? Czy to fruwa, czy lata, czy masz czerwojada dziób? Na. Tu chyba są ci łowcy orków. Najemnicy orków, przepraszam bardzo. Panterka jest tutaj teraz na wzgórzu. Pablo. Juan Pablo, Ruga, Wolfgar. Patrzcie, to są ten. Rzeźnicy miejsce, cholera jasna. O, ale dobra wiadomość. Wilka zabijam na hita. Nice. Very, very nice. Ery. Dobra. No.
No, tu są niestety wargi. Więc dalsza droga jest niestety niebezpieczna. Zapiszmy. A ciekawe, co jest po drodze do kamiennego kręgu. Czy też jakoś tutaj mamy w jakiś sposób zablokowaną drogę? No tu widzę tradycyjnie dziki. Tam znowu są wargi. Tak było zawsze, że tu były dziki. Dziki wilki, jakieś tam badziewia, dzikie muje. Oczywiście poprawa, no niebezpieczny przeciwnik dla mnie. Leczmy się, zapiszmy. Nie mam już mikstur niestety, więc to jest typa. Tam jest oczywiście ta panterka. Naprawdę? Niczego tu nie znajdę. Nie trafiłem go. Niczego tu nie znajdę. Nie no, widzę łatwiej przeciwnicy, ale dobra, moi drodzy, tu myślę, że skończymy. No na to wygląda, że w kolejnym odcineczku pogadamy sobie tutaj z tą ekipą z lasu. Myślę, że jednak pójdę bardziej w kierunku Martwej Harpii, klasztoru, te rejony. Może w las na razie nie jest dobrze się zapuszczać. Mimo, że daję radę tym potworom, to może na razie lepiej tam się nie zapuszczać. Zresztą, no, w pobliżu są pantery, więc może de facto nie powinienem tam łazić. Póki co zapisujemy, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć!